Hej, hej. Witamy Was serdecznie. Mamy nadzieję, że jakoś żyjecie i się trzymacie, mimo że pewnie zmęczenie całego tygodnia już powoli daje o sobie znaki. Dzisiaj tutaj siedzimy sobie na tarasie, na schodkach z takim selfie stickiem, więc może się nie będzie trzęsło. Self-made self-stickiem. Oczywiście, Selfie-stickiem. Trzeba sobie radzić. Co? No tak, dla nas tak, żeśmy stwierdzili, że takie 2 tygodnie codziennego, porannego spotkania to jest jakby akurat i to będzie teraz ostatnie spotkanie z tej serii pierwszej kwarantannowej. Co będzie dalej, to jeszcze mamy różne pomysły, będziemy dawać znać, ale no jeszcze o sikorkę słychać. Śpiewają pięknie ptaki. Ale co nam z tego wyjdzie, to się jeszcze okaże. Jak tak, śledzicie nasz będziemy profil, dawać znać. To będzie wiadomo. Jeden z pomysłów to jest taki, żeby te spotkania, już nie takie częste, ale żeby w tej kwarantannie nie stracić kontaktu ze światem, to żeby one były troszkę rzadziej i też o 10, ale o 10 wieczorem. Może to będzie lepsza pora. Wiem, że sporo z Was oglądało te nasze filmiki już wieczorem, na spokojnie, zwłaszcza, że tematyka bywała poważna i tak rano w pędzie pracy, dzieci i kwarantanny jest ciężej, a wieczorem jest łatwiej, więc może o 10 to jest, zobaczymy. Czyli o 22 to jest lepszy pomysł, tak. Ale to będziemy dawać znać. To, o czym już wczoraj wspominałem, tak, dzięki Damian za podpowiedź. Na YouTubie jest nasz kanał i tą naszą działalność tutaj filmikową, małżeńską przenosimy na nasz kanał YouTubeowy pod hasłem Monika i Jacek Kaniewscy, małżeński kanał na YouTubie. Tam nas znajdziecie, już te wszystkie filmiki z tych 2 tygodni tam są. Tam są też jakieś nasze takie fajne, muzyczne, stare materiały. Też Wam się, myślę, że mogą spodobać na czas kwarantanny z pierwszego wielbienia Obickiego. Muza no. do posłuchania. I na Spotify'u też wszystkie podcasty, wszystkie te nasze gadaniny są na Spotify'u, więc można sobie posłuchać prosto do uszu bez patrzenia. Wrzucimy linki, wrzucimy tak, też. A na Facebooku tutaj na tym naszym butnikowym profilu będą zawsze linki i przypomnienia. Jak jest ktoś zainteresowany, to będzie sobie na YouTubie patrzył. A my będziemy tak, jeżeli będą dalsze transmisje, a chcielibyśmy, żeby były w jakiejś nowej formule, to one będą na YouTubie, zapraszamy. A to tak. Dzisiaj. A dzisiaj. O, słychać ptaki. Justyna pisze. Justyna to nasza towarzyszka poranków wierna. Bardzo się cieszymy, Justyna, że. Dobra. Czemu? Cieszę się, że Justyna nas tak ogląda wiernie. I jeszcze kilka innych osób. Ela. To bardzo jest miłe, no co? No jest, no się. Jest, nie no, przepraszam, przepraszam. Wiecie co, no właśnie to chyba takie znużenie całym tygodniem kwarantanny i wszystkimi obciążeniami, interakcjami, emocjami. No, jak we wszystkich nas, w nas też gra. Tak, a dzisiaj piątkowy temat. A dzisiaj piątkowy temat i taki temat, który chcemy i nas, i może też was troszkę wzmocnić i po tym tygodniu, i przed weekendem, i w ogóle w tej całej sytuacji. Uważamy, że jest coś takiego w małżeństwie, jak taka. W naszym jest. W naszym jest. Jest to ewidentnie dobre. Taka dobra pamięć o rzeczach, o jakichś momentach naszego życia małżeńskiego, naszej historii, z których ewidentnie w trudnych sytuacjach czerpiemy siłę. Są dla nas takim źródłem. Źródłem radości, źródłem no, takiej mocy, nie wiem, wsparcia, otuchy. Znaczy, nie że wiem. Wspomnienie o nich, że tak. Przypomnienie sobie, jak w różnych trudach, w różnych terminach sobie dawaliśmy radę i wychodziliśmy nie tylko obronną ręką, ale wzmocnieni i blisko siebie, że to wspomnienie, przechowywanie, pielęgnowanie takich małżeńskich wspomnień jest no, bardzo ważne i daje jakby takie czynne przywoływanie ich w trudnych chwilach, no dodaje siły i otuchy. Tak.
I to mogą być właśnie i takie bardzo dobre rzeczy, jakiś wyjątkowo piękny urlop, wyjątkowo jakieś piękne, beztroskie chwile, jakieś piękne takie właśnie, jakieś, nie wiem, koncert, jakieś piękne takie przeżycia. Może to być, nie wiem, razem przeżyty poród, może być razem Tak, przeżyta czyjaś choroba, to już bywają trudniejsze może sytuacje. być przeżyte jakieś, nie wiem, problemy finansowe, z których wyszliśmy razem. Tak, tu chodzi, w tych wspomnieniach ważne jest to, że jakby, że byliśmy w tych trudnych momentach, że byliśmy razem, że one nas zbliżyły, bo to nie chodzi o to, żeby teraz wspominać w ogóle No jakieś tak, trudne wszystkie. rzeczy, tylko chodzi o te momenty małżeńskie, które nas umocniły i że często to jest takie zaskakujące, No tak. bo w tych trudnych chwilach no akurat się nie myśli teraz o tym, o małżeństwie, tylko raczej chce się przetrwać dany moment, tak jak na przykład poród, i to nie jest moment na rozkliwianie się nad małżeństwem. Natomiast właśnie wspólne przeżycie i takie no, czasami takie zaskakujące, że to taka dziwna, czy jakaś taka sytuacja, nie wiem jak ją nazwać, zupełnie niestandardowa, jest w stanie też zadziałać małżeńsko. To właśnie wspominanie tych takich w trudach pięknych chwil jest świetne na trudne czasy, takie jak teraz mamy. Takie o dziwactwo kwarantannowe, gdzie zmartwień nie brakuje. To, żeby sobie w tym czasie przypominać takie chwile, które właśnie nas wzmocniły, a też łatwo nie było. Tak, To to co co jest jeszcze. zadanie na Tak, najbliższe dni, to jest właśnie myśleć o tym. Może też uda się Wam o tym jakoś porozmawiać, jakoś poruszyć ten temat, żeby też właśnie się wzmocnić. Myślę, że właśnie u nas tak jest, że to jest czasem zaskakujące, co dla Jacka w naszym jakimś życiu było takim mocnym momentem doświadczenia tego bycia razem. Dla mnie to są właśnie czasem inne momenty i samo nawet nieraz sami jesteśmy zaskoczeni tym, że w inny sposób. Inne momenty przeżyliśmy jako takie bardzo ważne i tworzące nasze małżeństwo, nie? Tak, mi na przykład Nie jest pomagają, oczywiste. Monika pielęgnuje robienie albumów zdjęciowych, żeby nie tylko w komputerze oglądać. I dzieci namiętnie te albumy przeglądają, my razem z nimi. Nieraz to one tak właśnie są pod ręką, więc w różnych takich nawet bieżących chwilach nagle się pojawiają jakieś fajne, śmieszne, ciekawe zdjęcia. I to bardzo pomaga mi na przykład przypominać sobie właśnie, wow, rzeczywiście tak wtedy nasze życie wyglądało, to było wtedy bardzo trudne, nie wiem, nie było pieniędzy albo jakieś inne były wyzwania, naprawdę trudne, a na to był dla nas taki właśnie ważny czas razem. I druga rzecz, która z tego płynie, to warto by było tak spojrzeć, tak na, my chcemy tak spojrzeć na tą Tak. kwarantannę, na nasze zmartwienia tego czasu, jako na takie zadanie, żeby za rok, za 5 lat wspomnienie o kwarantannie, miejmy nadzieję, że to już będzie tylko wspomnienie, to było właśnie takim umacniającym wspomnieniem, które powie, wow, kurczę, siedzieliśmy zamknięci ze zmartwieniem o zdrowie nasze, rodziców i wielu osób, a jednocześnie je właśnie umieliśmy przeżyć razem, a jeszcze do tego nasze małżeństwo trochę postąpiło do przodu, bo żeśmy ważne rozmowy odbyli, czy zmieniło się w ogóle organizacyjnie. No, żeby postarać się ten czas, my tak się staramy, Tak. ten czas zamienić na kapitał, który w przyszłości zaprocentuje. No tak, nie mieć poczucia winy też, że jesteśmy szczęśliwi, bo ja tak czasem sobie myślę, ojejku, cały świat żyje w trwodze, a jak tu być szczęśliwym? Troszkę tak jakoś może nie wypada, a potem myślę sobie, tym bardziej właśnie trzeba się cieszyć i żyć Tym, czym i tym, można. czym można oczywiście, nie? Ale naprawdę trzeba właśnie kochać i żyć szczęśliwie, póki właśnie jeszcze jest tak, jak jest, nie? Super. Amen. Bardzo dziękujemy. Do zobaczenia Trzymajcie się w ten weekend, odpocznijcie. przy następnej okazji do zobaczenia. Jesteśmy w kontakcie. Chwilkę jeszcze teraz oczywiście komunikatu pogotowo-przyrodniczego, bo jak ptaki słychać, to niech je chwilę będzie słychać. I do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękujemy Wam bardzo za te 2 tygodnie. Uwaga, uwaga, spróbujemy tutaj. Muszę zrobić zdjęcie selfie sticka.